Rozmowa dnia w News Radio. Mateusz Liżakowski, witam, to Rozmowa dnia w News Radio, a dziś wyjątkowi goście Krzysztof Fabisiak, witaj. Cześć. I Maciek Matecki. Cześć. Offroad Events. Wy od wielu lat wspieracie działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już od kilku lat startujecie z Przedsławia w gminie Kołbaskowo. Skąd w ogóle się narodził pomysł na tego typu akcję? W sumie to zakiełkowało pierwszą akcją, którą sama Fundacja WOŚP kiedyś zadzwoniła do nas, do offroadowców, kiedy było takie wielkie poruszenie związane z Łukaszem Beryzakiem. Pamiętamy tam chłopca, który zbierał pieniądze, kwestował i powiedział, że to prawdopodobnie jego ostatni finał. Parę dni później Jurek przyjechał zrobić wielki hałas do Szczecina. Wówczas fundacja się odezwała do kilku stowarzyszeń tutaj lokalnych szczecińskich i poprosiła nas, żebyśmy też przyjechali samochodami offroadowymi zrobić wielki hałas. I tak naprawdę od tamtego czasu, to było chyba 10 lat temu, zakiełkował pomysł, że dlaczego by nie kontynuować tego, bo we wcześniejszych latach offroadowcy mieli swoją akcję pomocową z początkiem grudnia, to był taki terenowy Mikołaj, Moto Mikołaj dla domów dziecka i tak dalej, a później stwierdziliśmy, że dobra, no to gramy z orkiestrą. I tak jakoś to jest do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego, ale ja chyba odkąd pamiętam, to 3 lata temu pierwszy raz się spotkaliśmy właśnie w Przedsławiu. Wtedy postanowiliście zorganizować taki poranny wyjazd, dzień przed finałem. No i jak się okazuje, bardzo dużo chętnych jest w ogóle do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, a przy okazji można tu powiedzieć, że ilość miejsc jest ograniczona i chętni wręcz biją się o te miejsce, prawda? Tak, tak. No jesteśmy z Goksirem w Przedsławiu, jesteśmy od początku istnienia. Od pierwszego finału goksirowego jesteśmy tam i zamierzamy na przyszłość też być. I faktycznie, no niestety, to zawsze to jest taki problem, to dziwnie brzmi, że ilość miejsc ograniczona na imprezie pomocowej. Niestety ogranicza nasz teren. No musimy robić to na jakichś wydzielonych działkach terenów prywatnych, czy udostępnionych przez tutaj Nadleśnictwo Trzebież, za co dziękujemy. No i nie możemy, żeby to przeszło sprawnie, żeby ci ludzie mogli się pobawić, bo tą akcją też dajemy uczestnikom zabawę, musimy to limitować i ograniczać. Zawsze jest tak, że zgłoszeń mamy 2, czasem 3 razy więcej niż dostępnych miejsc. Z roku na rok staramy się tą listę wydłużać, ale no ogranicza nas po prostu powierzchnia, po której możemy się poruszać, żeby się poruszać, no bo nie sztuką jest wjechać i zostać. Mhm. Zawsze przed rozpoczęciem tego orkiestrowego rajdu organizujecie jeszcze licytacje, tak? W których biorą udział właśnie osoby, które wyjadą później w teren. Tak, jest to nasza tradycja w tej chwili, żeby spotkać się bardzo, bardzo wcześnie, po to, żeby też mieć sporo czasu na samą jazdę. Spotykamy się po to, żeby wylicytować przygotowane przez różnych ludzi, przez ludzi, którzy mają dobre serce, którzy dorzucili coś, żeby licytacja się w ogóle odbyła. Ludzie licytują, to wszystko wrzucamy do puchy. Dzięki temu puszka z roku na rok jest coraz bardziej pękata, coraz bardziej pokaźna. W związku z czym Rozwijamy to, tak jak Krzysztof powiedział, limit ilości miejsc jest związany z terenem, to nas przede wszystkim ogranicza, ale też z bardzo ważną rzeczą, w której ludzie jakby nie rozróżniają tego typu niuansu, bo nie organizujemy rajdu, tylko organizujemy wyjazd turystyczny, wyjazd taki wyprawowy bardziej. Także tutaj nie zapisują się ludzie, którzy jeżdżą 100 na godzinę po lesie na krosach, albo nie wiem, próbują terenowymi samochodami gdzieś w sposób na dziko coś upalać. Nie. Organizujemy wyjazd całkowicie legalny, spokojny, rodzinny, bo przecież jedziemy z dziewczynami, żonami, z dziećmi. Także jest to taka jakby kumulacja pewnych cech, które powodują, że jest to wyjazd, dzięki którym mamy coraz większe zainteresowanie. A jak wyglądają w ogóle przygotowania do takiego wyjazdu? Bo tak jak Krzysztof wspomniałeś, tutaj będziecie jeździć też po prywatnych terenach czy po lasach. To wymaga pewnie zgód właścicieli i chociażby nadleśnictw, tak? Znaczy generalnie początek, zaczynamy od tego, że w ogóle pada pomysł, dobra, gramy. I zawsze jest to dzień wcześniej, żeby, że tak powiem, nie kolidować tutaj z finałem. Po pierwsze, i rozpoczynamy od tego, że rzucamy hasło, jedziemy.
i szukamy partnerów. My się nie reklamujemy szczególnie z tą imprezą, tylko, że tak powiem, poczta pantoflowa, a docierają sami do nas ci lokalni przedsiębiorcy, którzy chcą przekazać jakieś fanty na licytację, włączyć się w tą akcję. Następnie objeżdżamy teren, jesteśmy tu miejscowi, więc wiemy mniej więcej gdzieś jakieś duże przestrzenie. Później szukamy właścicieli tych terenów i dzwonimy, czy jedziemy osobiście, bo czasem nie mam telefonu, więc jedziemy, po prostu pukamy komuś do drzwi i mówimy, przepraszamy za najście, ale my chcemy coś tam z wami podziałać. I ludzie się otwierają, mówią, słuchajcie, to ja mam to pole, ale mam jeszcze 16 innych, a niektórzy mówią, a ja mam 1500 hektarów tu w okolicy i możemy coś tam fajnego zrobić. Następnie udajemy się, no wiadomo, jak chcemy skorzystać z dróg leśnych, udajemy się do lasów i zmieniło się, bardzo dużo się zmieniło, lasy też mówią, okej, nie ma sprawy, jeżeli to jest wycieczka, jeżeli to jest overlanding, czyli nie jazda po lesie, ale przejechanie przez las drogami pożarowymi czy liniami oddziałowymi, mówią, nie ma sprawy, działamy, gramy, no i to jest świetne. A później już jak mamy, że tak powiem, zgody, mamy tereny naniesione na mapy, no to wtedy fizycznie wsiadamy w samochody, jedziemy tymi samochodami i szukamy ciekawszych odcinków, żeby, że tak powiem, nie był to tylko przejazd drogą szutrową, ale żeby było trochę błota, trochę wody i różnych innych przeszkód terenowych. Tutaj także można wspomnieć o tym, że co roku trasa wygląda zupełnie inaczej. Co w tym roku przewidzieliście? Jakie są atrakcje dla tych, którzy wezmą udział właśnie w tej wyprawie? No ja myślę, że główną atrakcją w tym roku to jest woda. No bo mamy od lat niespotykaną ilość wody w ogóle, czy to na łąkach, czy to na drogach śródpolnych, czy lasach. Tak, jest bardzo dużo wody, co widać po rowach melioracyjnych, które są wylane. Większość rzeczek w tej chwili jest naprawdę bardzo porozlewana z półmetrowej szerokości, jest to 3 metry szerokości. Dlatego znaleźliśmy miejsca, w którym w tym roku jakby zmuszamy uczestników do tego, żeby każdy z nich miał sprawną wyciągarkę. Także będziemy to sprawdzać. No właśnie, bo takie ogłoszenie się pojawiło u was na stronie, że bez wyciągarek nie ma w ogóle wstępu, tak? Bo przejechaliśmy przejazd testowy, żeby zrobić sobie czasówkę, wiedzieć w którym miejscu, której godzinie będziemy, no bo jesteśmy monitorowani przez służby leśne, więc oni chcą wiedzieć, w których godzinach, w których miejscach mniej więcej będziemy, więc robiliśmy przejazd testowy, no i mimo mrozów, bo robiliśmy to w mrozy i z marzliny i lodu, no to się okazało, że trasa jest nieprzejezdna, na długoterminowe pogody mówią, że mamy odwilż w przyszłym tygodniu, czyli lodu nie będzie, za tym idzie więcej wody, no to już wiemy, że trasa mimo super przygotowanych samochodów do tego stworzonych, no bez użycia wyciągarki i pomocy z zewnątrz asekuracyjnej jest nie do zrobienia. No ale tego szukamy, tego też, to też chcemy. O to w tym chodzi, prawda? O to też w tym chodzi, tak. Tutaj duże wsparcie też macie ze strony służb, tak jak właśnie wspomnieliście o leśnicy, ale i także policja się pojawi na miejscu. I to nie po to, żeby was zamknąć. Policja też gra z nami, też mają event, ale no, że tak powiem, na pewno jest więcej niż było dotychczas ze strony służb i no super, no wracamy do tej kolorowej orkiestry. To jest naprawdę coś, co łączy, wszyscy wychodzą frontem i nikt nie szuka różnic tutaj, tylko mamy wspólny mianownik i jedziemy z tematem. Więc tak, z roku na rok, z edycji na edycję coraz więcej, że tak powiem, powiedzmy sobie, muzyków w tej orkiestrze naszej się znajduje. Jeżdżących muzyków. Także też. Tak. To jeszcze na koniec tylko może wspomnimy o tym, co i gdzie się wydarzy, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o start, bo co prawda zapisać już się nie można, ale można przyjść, zobaczyć, jak to będzie wszystko też wyglądało, prawda? Tak, zapisy są już zamknięte, ale można przyjść i nas zobaczyć i powiedzmy dotknąć. 7:30 Goksir Przecław, ulica Rekreacyjna. Tam zaczynamy. Od godziny 8:00 licytacje. Licytacje są otwarte dla wszystkich. Jeżeli ktoś ma ochotę przyjść, to proszę bardzo. Będziemy mieli, wiadomo, gadżety bardziej związane z takim outdoorem, offroadem i motoryzacją, ale też się pojawią jakieś gadżety dla dzieci. Też mamy kilka jakichś fajnych modeli, kilka jakichś voucherów na różne usługi. I tam będziemy do godziny maksymalnie 9:30, potem wyjedziemy na trasę. No i tutaj to już nas raczej nikt nie na piechotę nie dogoni, samochodem osobowym nie dojedzie, żeby nas zobaczyć. Natomiast mogę uchylić rąbka tajemnicy. Pracujemy, dopinamy także offroadowy element finału na niedzielę. W
chcemy postawić, mamy dogadanego już właściciela ziemskiego, który powiedział, że nie ma sprawy, daje nam pole, chcemy w niedzielę postawić samochody terenowe na tym polu, chcemy postawić tam puszkę, będziemy mieli samochód typowo rajdowy z rajdu Baja, z kierowcą tegoż to rajdu, bardzo doświadczonym i utytułowanym, ale na razie o nazwiskach nie będziemy mówić, bo chcemy to dopiąć, dograć, na pewno informację przekażemy tobie, Mati, ale będziemy robili jazdy na prawym fotelu pasażera taką terenówką i z tego, co mi kierowca mówił, to prędkości rzędu 140-150 km na godzinę po polu będą realne. Zapowiada się pięknie, a więc serdecznie zapraszamy oczywiście do podziwiania tego wyjątkowego rajdu i w dniu finału także do skorzystania z propozycji, jaką macie. Oczywiście będziemy Was informować o tym, co się będzie działo. Dodam tylko, że News Radio jest partnerem medialnym właśnie tego wydarzenia. Dziękuję Wam, panowie, za wizytę w studiu. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Na pewno w dniu wyjazdu będziemy się widzieć i będziemy relacjonować to, co się dzieje. Zapraszamy. Rozmowa dnia w News Radio.